Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię pewną ciekawostkę, a są to radioaktywne naczynia. Zanim jednak przejdę do pomiarów radioaktywności, chciałbym, żebyście poznali troszeczkę teorii na ten temat, dlaczego one są radioaktywne i tak dalej. Otóż w latach 30-40 zeszłego wieku ludzie zauważyli, że tlenki uranu, sole uranowe mają dosyć ładną, intensywną barwę, przechodzącą od blado-jasno-żółtego, tak jak można tutaj zobaczyć to na przykładzie tego talerza na przykład, aż po taką pomarańczowo, niektórzy na to mówią płomienny pomarańcz, czyli taki jasny, pomarańczowo-czerwony kolor. No i pomyśleli sobie, że dlaczego by tego nie zastosować do glazury, do ceramiki, no i tak też zrobili. Wtedy jeszcze nie było tych protestów przeciwko, powiedzmy, szkłu uranowemu albo tej glazurze uranowej, bo ludzie nie wiedzieli, że to tam w jakimś sposób, w jakimś tam stopniu jest szkodliwe. Tak więc używali tego, no a potem przestano to produkować na dużą skalę. Na największą chyba skalę, albo jedną z większych, produkowała firma Fiesta te naczynia z glazury uranowej. Chyba do dzisiaj można kupić nawet po kilka dolarów, po kilka euro takie ich naczynia pomarańczowe i takie inne kolory, jaskrawe, intensywne. No a ja tutaj sobie kupiłem takie dwa egzemplarze na targu staroci. Oba są z Anglii akurat, produkcji angielskiej. No i nie są za bardzo radioaktywne. Jak widać, główna barwa dominująca w tych naczyniach to jest taki jasny, kremowo-żółty kolor. Nie jestem ekspertem w sprawie barw. No i zaraz tutaj pokażę, jak to wygląda dokładnie. Tą glazurę produkowali właściwie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie. No i duże egzemplarze zachowały się do dzisiaj. Co do tego, że to jest radioaktywne, to dużo osób ma wątpliwości, czy może w tym trzymać jakieś owoce na przykład dla ozdoby. No i wykonano tam serię badań jakiś czas temu, no i okazało się, że rzeczywiście poprzez tam, powiedzmy, proces ługowania, jeżeli jest bardzo kwaśny odczyn, no to rzeczywiście jakieś mikroelementy uranu przedostają się do pożywienia, ale to musi być naprawdę długi proces, więc na przykład nie poleca się trzymania na takich talerzach pomarańczy, nie trzymania lemoniady na przykład w takim dzbanku. No ale właściwie tego nikt nie robi, a jeżeli stoi, to jest to bezpieczne. Dobra, ale wszyscy czekają teraz na pomiar promieniowania, więc tego dokonam. Pomiar przeprowadzamy za pomocą chupry ze zdjętą blaszką, ponieważ, jak już mówiłem, to jest bardzo słabe promieniowanie. Norma to jest 0,3, już stąd łapie mi talerzyk. Przysunę go trochę bliżej. I jak widać, promieniowanie w mikrosiwertach na godzinę dochodzi tutaj do 3. Nie wiem, czy osiągnie. No, osiągnęło. I tutaj akurat nie ma za dużo zależności, czy robimy pomiar tego pomarańczowego pomidorka, chyba to jest pomidorek, czy też po prostu zwykłego talerza tutaj na środku, bo właściwie wartości są podobne. Tutaj mamy, będzie widać, produkcja angielska i tak samo ma się ten dzbaneczek, również produkcji angielskiej. No i również widać, że mam tutaj barwy pomarańczowe i ten kremowy kolor. Może pokażę bardziej tak poziomo. To jakiś motylek, jakieś kwiatuszki. I tak samo wartość powinna być około też 2,5 do 3, w zależności gdzie się to przyłoży. Teraz położymy, żeby cała tuba łapała pomiar, a nie tylko jej część. I w zależności, ile jest tej glazury uranowej, w którym miejscu, to taka będzie wartość. No jak widzimy, tu jest nawet poniżej 3. 2,5, 2,6. Cała chupra mi się nie zmieści do środka, dlatego zrobimy to za pomocą dozymetru DP66M. Tu ma taką wąską sondę, która oczywiście zmieści się do środka.
jak słyszymy po głośniczku, jakoś niespecjalnie nic się nie słychać, pojedynczych zliczenia. A teraz już więcej. I tak samo kręcę teraz w środku sondą i w zależności gdzie trafi na ilość ceramiki, tak może być nawet wyższy lub niższy odczyt. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że jako tako zainteresował Was ten temat, że poszerzyłem Waszą wiedzę chociaż troszeczkę w tym zagadnieniu. Jeżeli macie w domu taką ceramikę, chociaż podobnie wyglądającą, nie musicie się nią przejmować w ogóle, tylko ściszę, piszczenie. Nie musicie nią przejmować się, jest bezpieczna, nie jest toksyczna, chyba że w niej trzymacie jakieś kwasy siarkowe, czego nie polecam robić, a potem z tego pić. Także myślę, że temat trochę interesujący, jako że na co dzień, prawie na co dzień korzystamy z ceramiki w większym lub mniejszym stopniu. A takie egzemplarze trafiają się nam również w domu. Nawet nie wiedziałem, że talerzyk od pewnego czasu już miałem w domu taki, a dzbanek dokupiłem dzisiaj. Tak chodziłem po sklepie z licznikiem Geigera. Także to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.